Panie trenerze, co można powiedzieć po takim remisie, w którym się prowadzi 2-0, a później w takim rollercoasterze troszeczkę jednak udaje się doprowadzić do remisu. Szanujecie punkt, czy jednak jest niedosyt? No oczywiście musimy szanować ten jeden punkt, aczkolwiek bardzo chcieliśmy zdobyć 3 punkty przed własną publicznością pierwszy raz w Ekstraklasie po rocznej przerwie. Niestety się nie udało. Prowadzimy 2-0, prowadzimy grę, tworzymy sytuację i nagle sobie strzelamy sami 2 bramki. Na przerwę schodzimy, przegrywając 3-2, niestety. Na drugą połowę również wychodzimy skoncentrowani, szybko wyrównujemy, dalej prowadzimy grę i nagle też jakaś bramka z niczego. Suma summarum, muszę szanować ten jeden punkt, 2 przedłużone karne, urywali, żadnego niestrzelonego. Cóż, miejmy nadzieję, że ten punkt będzie kiedyś na wagę złota. Może być na wagę złota, szczególnie że biorąc pod uwagę, że wygraliście ten pierwszy mecz z Katowicami, później przegraliście samotnie 1-7 z Kliwexem, no to trener dopatruje się jakiegoś postępu w grze po tym już trzecim spotkaniu? Było lepiej? Myślę, że naprawdę mamy bardzo dobre momenty, ale jednak jeszcze brakuje nam tej koncentracji takiej przez całe 40 minut. Mamy momenty, gdzie niestety się rozpraszamy i w tym czasie tracimy bramkę. Musimy nad tym pracować. Powodzenia w takim razie. Panie trenerze, pierwsze kluczowe pytanie, co z Mikołem Czerwem? No, czekamy na diagnozę, dopiero przyjechała teraz karetka. Prawdopodobnie uraz łękotki lub rzepki. No, nie chcę rokować, bo nie jestem lekarzem. Mam nadzieję, że jest to tylko skuczenie i Mikołaj będzie nam pomagał w następnym meczu. A jeżeli chodzi o sam mecz, wywozicie w sumie remis z Chłonic. Gdzieś pewnie przed samym spotkaniem remis byście szanowali, biorąc pod uwagę, że w ciągu tego sezonu, no i także i poprzedniego, w waszych spotkaniach pada dużo bramek. No i teraz jest kluczowe pytanie, czy wy potraficie spokojniej przechodzić przez mecze, czy zawsze te wyniki muszą być aż tak wysokie i ewentualne przegrane, wygrane czy remisy? To znaczy my jesteśmy też w trakcie budowania zespołu. Tak naprawdę pierwsze zadania, jakie sobie postawiliśmy, to budowanie ataku pozycyjnego. Myślę, że już to jakoś zaczyna wyglądać. Zaraz skupimy się na grze w obronie i myślę, że z biegiem czasu będziemy grać coraz lepiej. No i właśnie, jeżeli chodzi o postępy, chciałem spytać, mamy trzeci mecz tego sezonu. Widzi trener postęp? Tak. Widzę postęp, dochodzą też do mnie głosy z zewnątrz. Że też to inni ludzie widzą, to mnie cieszy, ale jak powiedziałem wcześniej, już jeszcze dużo pracy przed nami. No to, że